A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo. Gramy nekromantą, w tej chwili mamy poziom 20. Żadnych questów nie mamy. I skończyliśmy ostatnio na 10. poziomie podziemi, to jest dokładnie drugi poziom jaskiń. Tam sobie zaznaczyliśmy punkt nawigacyjny. I dzisiaj tym punktem nawigacyjnym wystartujemy. Pewnie dostaniemy nowe questy. Z takich ważniejszych spraw z poprzedniego odcinka to... Mamy już dostęp do craftingu. Obadaliśmy sobie tak pobieżnie ten crafting. Możemy w tej chwili robić barbarzyńskie pasy oraz transmutować kamienie. Transmutować takie najsłabsze kamienie w kamienie troszeczkę lepsze. No innych receptur w tej chwili nie mamy, musimy szukać ich w terenie. I możemy jeszcze przetwarzać przedmioty na składniki, z których to składników możemy wykonywać przedmioty, które mamy zapisane na recepturach właśnie. Ja tak sobie postanowiłem, że teraz wszystkie przedmioty magiczne, rzadkie, które będziemy znajdować, to będziemy przetwarzać na składniki. Trochę tych składników już nam się w poprzednim odcinku udało pozyskać, zobaczcie. Trochę kamieni, czy to takich właśnie nadkruszonych, czy zwykłych. Oleje wpadały, crimson, azur, złoty olej także, 9 sztuk mamy. Oraz arkantokeny jakieś, tak? Też potrzebne do wykonywania przedmiotów, ale żeby te przedmioty wykonywać, to właśnie tak jak mówiłem, musimy mieć odpowiednie przepisy, receptury, schematy, to jest zapisywane na kartkach, te kartki wypadają gdzieś tam z potworów, które idziemy właśnie zabijać. Może coś ciekawego nam znowu poleci. Teraz tak, ja sobie tutaj troszeczkę przestawiłem skróty klawiaturowe, zanim odpaliłem nagrywanie, mianowicie ostatnio zabiliśmy kowala. Kowala zabiliśmy tym zaklęciem błyskawice, zaklęciem lightning. Ja tak sobie postanowiłem, że niech te błyskawice będą naszym atakiem głównym. Do tej pory atakiem głównym, takim podstawowym był frost shard, czyli lodowy odłamek. Ale na 8 poziomie mamy ten lightning spell, także śmiało możemy go sobie używać jako ataku głównego. To jest po części obszarówka. Zaklęcie błyskawic, ma to w tej chwili obrażenia bardzo duże, już od 4 do 230 na sekundę. Taki pojedynczy bolt, takie pojedyncze wyładowanie trwa prawie pół sekundy i teraz kosztuje 11,5 many. No cały czas mam tutaj przywołanie szkieleta, to bez zmian. Ten frost shard też sobie tutaj ustawiłem pod ręką, no bo jakby błyskawice zawiodły, jakby ogień zawiódł, zaraz gdzieś tu miałem ogień też przypisany, tak jest pod F1, no to wtedy będziemy mieli zimno także pod ręką. A jeżeli chodzi o ogień, właśnie przypisałem sobie Firebola, nie Firebolta, tylko Firebola już. Mamy go na 3 poziomie, to jest zaklęcie poziomu 3. Obrażenia od ognia od 62 do 113 i 11 many nas kosztuje, to ma taki rozprysk specyficzny. Ale zarówno Fireball, z tego co wiem, jak i Lightning, to na pewno nie razi naszych szkieletów, czyli to będą nasze dwa podstawowe ataki. Związane z błyskawicami oraz związane z ogniem. A właśnie jakby nie działało to ani to na wroga, no to zawsze mamy to zimno pod ręką. Jeszcze by się jakaś czysta magia przydała. No bo możemy spotkać wroga, który będzie miał niewrażliwości na 3 typy obrażeń. Błyskawice, zimno i ogień. No i obrażenia fizyczne jeszcze by nam się przydało. Jakieś takie źródło magiczne obrażeń fizycznych. No bo w tej chwili obrażenia fizyczne to mamy tylko dzięki szkieletom. No bo szkielety jak najbardziej uderzają fizycznie. Oprócz tego mam pod ręką jakby co ścianę błyskawic. Bardzo fajnie się ona sprawuje, to już zdążyliśmy się przekonać. Ścianę ognia, wiadomo. I zaklęcie Town Portalu. Jakby trzeba było szybko zwiać, to wolałem to sobie przypisać tutaj po F8 i niech to lepiej będzie. No dobra, to by było na tyle odnośnie wstępu, tych przypisań tutaj wszystkich. Zlikwidowałem skrót do Dark Paktu. No, zauważyłem, że ta mana już tak wolno schodzi, że śmiało sobie z buteleczkami nadążamy, ale jednak ten Dark Pakt pewnie wykorzystamy nie raz, żeby odpalić portal, jakbyśmy nie mieli many albo coś takiego. Zobaczymy jeszcze. W każdym razie zaczynamy dzisiaj od poziomu 10. Ja może szybko stworzę szkielety, bo nie wiemy, co nam tutaj na starcie wyskoczy. Musimy opanować jakąś taką większą przestrzeń, żeby mieć zaplecze, żeby mieć gdzie się wycofywać. Kapliczka ochrony na starcie, a niech będzie, przyda się pewnie. Kto wie, co nam tutaj wyskoczy, tylko że to jest... Aha, pancerz mi podnosi. No dobra, no lepszy pancerz niż nic. Jeszcze golema możemy sobie przywołać, ja tak go ostatnio przywoływałem. A niech on sobie tutaj chodzi. Sporo many kosztuje, ale to nic. No i zobaczymy, jak te błyskawice się tutaj... O, już widzę, mamy wrogów z błyskawicami.
Także ten Fireball jednak też będę musiał przypisać. Czyli także będziemy korzystać, tylko trzeba trafiać jeszcze tym Fireballem. Ci wrogowie, no Fireball bierze ich na hita. Ci wrogowie też korzystają z Lightninga tutaj, ci z błyskawicami, czyli też będą zadawać spore obrażenia pewnie naszym szkieletom. No, jakby nie patrzeć, ten Fireball taki tani nie jest. No i tutaj ciężko się będzie, widzę, przemieszczać. Coraz więcej ożywieńców, a będzie ich więcej jeszcze. O, znaczy wiecie, w końcu tych szkieletów właśnie będzie bardzo, bardzo dużo. Może jeszcze innych sojuszników będziemy mieli po naszej stronie. Może dojść do takiej sytuacji, że ja nie będę przywoływał w każdym miejscu maksymalnej liczby pomocników. Żebyśmy jednak jakoś się mogli przemieszczać, prawda? Ale to możemy zawsze mieć mniejszą liczbę, nic strasznego. Ważne, żeby jakaś część tych naszych sojuszników w jakimś stopniu mnie osłaniała. O to głównie tutaj chodzi. Bo wiecie, zdobywamy wyższe poziomy, no to nasze szkielety nie tylko zwiększa się ich liczba, ale także stają się potężniejsze, może mają więcej życia, coś takiego. Także tak czy siak na pewno opłaca się te większe poziomy jakoś pozyskiwać dla szkieletów. Nie musi to oznaczać tylko ich większej liczby. Także no... Aha, bo to jest tego, 10. poziom. My już tutaj nie musimy obchodzić dokładnie, to pamiętacie. Tutaj postawię ścianę ognia. Tylko musimy znaleźć na przejście kolejne, bo już... A nie, to działa błyskawica też na nie. Pomimo tego, że te istoty strzelają błyskawicami, myślałem, że będą miały sporą odporność albo i niewrażliwość na błyskawice, a to padł na hita praktycznie. Kowadło Furii. To taka ciekawostka, już pewnie nie będziemy mogli podnieść tego przedmiotu, bo mamy zrobionego tego questa. Mogę spróbować tym samym sposobem co ostatnio, czyli telekinezą, ale... Nie, nie da rady już. Ten quest jest zrobiony. Czyli kowadła nie możemy podnieść. No i trudno. Już kowadło mamy takie. U Griswolda tam stoi i zapewnia tam crafting. Ale skoro mogę błyskawicami ich bić, no to zostawmy te błyskawice. Tutaj będę miał szkielety pod ręką, jakby co. I skoro w poprzednim odcinku cały poziom 10 obeszliśmy dokładnie, zrobiliśmy tu quest i tak dalej, no to szukamy przejścia na poziom kolejny. Tutaj psiaki chodzą, więc postawimy im firewalla. Niech się skopcą. Czy jeszcze jakiś tutaj był golema mi rozwaliły, szkieleta mi rozwaliły, te kwasy to są potężne. Mamy zejście na poziom 11. No to dobrze, to od razu będziemy schodzić. Tutaj tylko podniosę sobie nagrodę za zabicie bossa. No idź, te psiaki tutaj pilnują, widzę, tego zejścia. Chyba mamy 3 szkielety, miejmy nadzieję, że tam jakoś przytrzymają tych wrogów. A ja tutaj pomalutku jakoś przejdę. No, jak tam te błyskawice. Tak jest, zabijają tego wroga na luzie. No, bo ja to jak widzę właśnie, że jakaś istota korzysta z danego typu żywiołu, no to zawsze mam przekonanie takie czasami mylne, że o, będzie miała pewnie odporność na taki żywioł. Znaczy, no może mają jakąś odporność na błyskawice tej istoty. Ale właśnie tak jak mówiłem wcześniej, ten nasz Lightning na 8. poziomie już zadaje takie duże obrażenia, że może ta odporność im po prostu nie wystarcza. Musiałyby mieć niewrażliwość. No dobra, w każdym razie, wiecie co, ja może sobie przywołam 4. szkieleta. Golema mimo wszystko, no w tej chwili nie mogę, mamy za mało many, już nie będę jej... No chyba, że tym Dark Pactem jednak sobie uzupełnimy. Tutaj jest pod ręką, on taki widoczny jest, więc no niech będzie. Jeszcze golem. Niech będzie ten golem. Schodzimy na poziom 11. No tutaj nas jeszcze nie było. Tu nas jeszcze nie było. Musimy zachować spokój. Ożywieńcy są przytrzymywani przeze mnie. Musimy się zorientować, jacy tutaj będą przeciwnicy. Miejmy nadzieję, że nie będą mieli niewrażliwości na błyskawice. Bo byśmy wtedy musieli z tego Firebola do nich nawalać. O, to są ogniowe raczej. Immune Fire i Magic, znaczy Magic. Czyli jak najbardziej błyskawicami będziemy ich mogli sprzątać. Obawiam się też, że oni też będą mieli spore obrażenia. I mogą bardzo skutecznie... To fanatyk, to są jacyś czempioni, przynajmniej ten jeden tam na górze. O, ten taki też wygląda na ogniowego, czyli bez problemu pewnie błyskawicami będziemy ich załatwiać. Z takich wielkich odległości to ciężko, bo oni się przemieszczają i nie zawsze trafiam za pierwszym podejściem. O, no musimy stanowczo jakieś zaplecze wyrobić sobie tutaj. Dużo wrogów chodzi. Golem gdzieś tam został w tyle.
postawimy może ścianę błyskawic, jedną, drugą, trzecią, żeby skontrolować sytuację. Jeden szkielet został, także się troszeczkę wycofam, ale jest już nieźle. Troszeczkę zaryzykowałem, wbiłem się tam w środek. Szkielety poświęciłem przez to, ale jest ok. Sytuacja opanowana, przywołam nową grupkę szkieletów. Oj, za dużo, prawie zginąłem tutaj. Dobra. Jeszcze tego sklepiemy. No i myślę, że mamy jakie takie zaplecze właśnie tutaj. I jest ludzi, luzik. Mamy gdzie uciekać w razie czego. Manę sobie weźmiemy, kasę podnosimy, sztylet. O, księga z golemem, bardzo dobrze. Tylko czy ja będę w stanie ją przeczytać, ten golem? To ma bardzo duże wymagania, jeżeli chodzi o książki, no ale uda się. Uda się. Kolejny poziom naszego golema. To który jest, drugi czy trzeci? Ja się tutaj już nie pamiętam. Drugi poziom to jest dopiero. Nasz golem ma wszystkie odporności 15%, klasę pancerza 70, obrażenia fizyczne od 10 do 20, szanse na trafienie 90%. O, golem zależy od magii, od poziomu naszej postaci oraz od przeczytanych książek. No. Cooldown 11,7 sekund. Koszt 82,5 many. Bardzo drogi jest taki golem. Ale to nic. Dobra, wbijemy się tam bardziej w środek, gdzie robiliśmy czystkę. Pozbieramy troszeczkę przedmioty. No, dobrze, że mana wypada. No, jeszcze ich tutaj sporo chodzi. Myślałem, że już opanowaliśmy sytuację, ale to już bez problemu sobie poradzimy. Obuch wypadł, taka jakby buława, mace, tak? No, to zdrowie możemy brać. Widzę biblioteczka. Biblioteczka, może jakaś ciekawa księga dla nas poleci. Byle nie Hill Order, ale ktoś mi napisał w komentarzach, tam wiecie, dużo, dużo wcześniej, bo już miałem sporo odcinków nagranych, więc potem nie mogłem o tym powiedzieć, że zaklęciem Hill Order możemy leczyć także siebie. Taka ciekawostka. O, Child Lightning. Bardzo dobrze. A, nie mogę już przeczytać. 109 magii to wymaga. Nie mamy tylu. To nic, taką książkę zostawimy. Jakby co, to chwycimy jakiś przedmiot, który dodaje do magii i sobie na pewno tę księgę prędzej czy później przeczytamy. Child Lightning musimy mieć na wysokim poziomie. To też są zakręcie błyskawic oczywiście, ale takie, no powiedzmy, bardziej obszarowe niż ten Lightning, z którego korzystam teraz. Tutaj książka wypadła, Frost Shard, kolejny poziom, chyba 11 już będziemy mieli. No ja mam to przypisane pod skrót klawiaturowy, jako właśnie nasze najlepsze zaklęcie zimna do tej pory, które udało się pozyskać. Niby mamy to Circle of Ice, taka obszarówka zimna, tylko wiecie, to Circle of Ice to bardziej jest jako takie obszarowe spowalnianie wrogów, a nie do konkretnego zadawania obrażeń. No może w przyszłości, jak będziemy to mieli na wysokim poziomie, to jakieś konkretne obrażenia ten Circle of Ice zacznie zadawać. Póki co, to bardziej no, z tego można by korzystać jako masowe spowolnienie, zmrożenie przeciwników. A nasze główne jakby takie obrażenia od zimna to wciąż zapewnia ten wysokopoziomowy Frost Shard. Dlatego sobie o nim przeczytamy. Aha, nie przeczytamy sobie też kolejnej księgi. Wymaga 104 magii. Kurczę, no. Stanowczo musimy zbierać przedmioty, które zwiększają nam statystyki, żeby tak właśnie chwilowo je zakładać i czytać książki. Bo na razie jednak jeszcze w magię więcej nie będę brał. Musimy się skupić na żywotności, bo tutaj ostro ci wrogowie piorą. Tego mana shielda nie ma i może nie być. Niby tam się pojawiła ta tarcza energetyczna, taka procentowa, w jednym z unikatów, które znaleźliśmy, w takiej lasce, tam trzymam to w skrzyni. Będziemy musieli przetestować prędzej czy później. Pewnie prędzej, już niedługo sobie to przetestuję. Ale o taki całkowity mana shield tutaj jest bardzo, bardzo ciężko. Także nie można tej żywotności zaniedbywać. Nie można zaniedbywać odporności. Chociaż odporności to bym na pewno nie zaniedbywał, nawet gdybyśmy mieli dostęp do mana shielda takiego z Diablo 1. Takiego samego. Bo bez odporności to nawet mana shield by się momentalnie wyczerpał. Zwłaszcza na wyższych poziomach trudności pewnie. Lour! To jest kocioł wiedzy, tak? Kocioł wiedzy, który zwiększa nam poziom wszystkich czarów o 2 punkty na czas 5 minut. Tu jest napisane 4 minut, ja czasami też czytałem 4 na początku, ale to jest 5 minut. Bo jest 5 minut, ale jak zostanie od razu powiedzmy 4 minuty 59 sekund, to system pokazuje już 4 minuty. Tych sekund tam nie pokazuje.
Także to się zaczyna od 5 minut. Tu mamy beczki schowane przy ścianie, rozwaliłem je. I tak wzdłuż krawędzi będziemy sobie to wszystko tutaj obchodzić. Czy tutaj dostaniemy jakiś quest na tym poziomie? Nie wiem. Nie wiem. Możliwe, że jak wrócimy do miasta, to ktoś tam coś zleci. Mana tutaj się bardzo szybko kończy. Będziemy musieli do Adrii zajść, chociaż leżą tu jakieś many. Jedna, druga, trzecia. Dobra, nie będzie tak źle. Nie będzie tak źle, poradzimy sobie. Dużo wrogów. Tu jest Bosior, jakiś baron. Co prawda nie baron Gedon z tego... z Hearthstone'a. Musimy go sklepać. Odporny nawet na te błyskawice. Kurde, wycofam się troszeczkę. Szkielety mi giną. Ja many nie mam. Nie. Wycofamy się. Pójdziemy do Adrii na spokojnie. Kupimy sobie manę i zabijemy go, bo tak to nie ma co ryzykować tutaj. No, a tutaj sobie staniemy. Z miksturami, z życiem nie ma stanowczo problemów, się okazuje. Tylko teraz tak. Najpierw przetworzymy wszystkie przedmioty, które udało się zgromadzić. Znalezione księgi z zakręciami zostawimy w skrzyni. Ooo, będzie kłeścik jakiś, ciekawe. No, tak zajdę od razu. Co to jest? Dis's sons, Aeneas and Ruth, claim to have seen strange lights glowing deep within the woods a few days ago. But no one has heard from them since. I too have seen a crimson shimmering from beyond the ash groves, but I've been too afraid to approach it. I fear that Ogden or our healer Pepin may be next. Won't you please find out what has happened? No, tego zadania na pewno nie było w oficjalnym Diablo 1. To jest zadanie quest Zandariel. Andariel, pamiętajcie Andariel z Diablo 2. No tutaj też będziemy musieli walczyć z Andariel. Takowy quest dostaliśmy. No dobra, fajna sprawa. Na pewno go sobie... O, tutaj jeszcze tutaj manę miałem. Dobra, to tę mniejszą manę wypijemy. To wszystko wypijemy. Ja może sobie jakoś to inaczej poukładam. Będziemy tutaj wszędzie many mieli dużo. Tylko na pierwszym rządku będziemy trzymać leczenie, tak żeby w razie czego szybko to kliknąć. Okej, zadanie z Andariel mamy. Ale będzie teraz... żebym nie sprzedał tych przedmiotów kowalowi, bo wszystkie przetwarzamy przy kowadle. O! Połowa czasu trwania zamrożenia. Takiej cechy magicznej na pewno nie było w oficjalnym Diablo, bo w oficjalnym Diablo 1 nie było obrażeń od zimna. Chociaż w sumie... 2 do wszystkich atrybutów. No ale to nam nie wystarczy, żeby przeczytać książki, ale wiecie co, zostawmy to może sobie. Musimy trzymać takie przedmioty, które właśnie zwiększają nam... A to tutaj mamy lepsze, 11 do magii przecież, płaszczyk. A to może to wystarczy? Uwaga, założę. Tak jest, możemy przeczytać te dwie książki. Frost Shard oraz Child Lightning. O właśnie, i taki płaszczyk będziemy sobie trzymać w skrzyni. Pierwszy z przedmiotów na slot zbroi taki, który pozwoli nam czytać książki takie wyżej poziomowane. O, i takie coś musi być. To sobie przetworzymy. Dostaliśmy trochę składników, przełożymy je do plecaka i zaniesiemy do skrzynki. O, no, czyli mogłem się nauczyć kolejnych poziomów zakręć. Płaszczyk zostawiamy. Zostawimy go sobie na slocie... No, tu tutaj trzymamy takie przedmioty magiczne, specjalne, coś takiego. Może na trzecim slocie będziemy sobie trzymać przedmioty, które zwiększają nam magię. Takie przedmioty do czytania książek. O, to będzie slot trzeci. Na drugim mamy do craftu, a na pierwszym mamy takie przedmioty setowe na później zostawione. Takie ogólnie przedmioty, które mogą nam się przydać w przyszłości, jakbyśmy chcieli troszeczkę powymieniać. Na przykład coś by się poprzestawiało z odpornościami, to tam mamy na przykład pryzmatyczny amulet jeszcze. Znaczy nie pryzmatyczny, to jest optyczny amulet, który nam daje odporność na błyskawice. W tej chwili trzymam sobie taką obrożę Xarusa tutaj z odpornością na ogień. I która mi zwiększa jeszcze szybkość ruchu. No tam o 4% tylko zwiększa, więc tego może za bardzo tutaj nie widać, ale na pewno zwiększa. I zaopatrzymy się na pewno w manę, zobaczymy jakie księgi możemy kupić. Księgi może najpierw. Lightning, kolejny poziom, kupmy! Korzystamy teraz z tego Lightninga, ostro, musimy to mieć. Insanity, Sacrifice, no to bardziej takie, wiecie, dla wojowników pewnie. Ale manę sobie jak najbardziej kupimy w dużych ilościach. W bardzo dużych ilościach. O, jak tam nasza kasa? No, 150 tysięcy prawie, może być. Zakręcia, inferno. Tak, jeszcze mam nadzieję, że gdzieś ten mana shield, ale... Ale nie ma go. Nie ma. To
tutaj jakby co, mamy eliksir witalności, gdyby się pojawił jakiś superaśny, gigantyczny, groźny, odporny przeciwnik, to sobie łykniemy taką miksturkę. Miałem ją łyknąć na walkę z kowalem, ale zapomniałem oczywiście, ten kowal mnie tam ścigał, powinienem stanowczo taką miksturkę sobie kliknąć, ona długo trwa, tam 5 czy 10 minut, już sobie nie wiem. Ale coś takiego powinniśmy mieć w razie zagrożenia. Aktywne. Przywołam szkielety. Może na razie golema nie. Puszczę im tutaj ścianę błyskawic. Jedną, drugą, trzecią. No. Spróbujemy go tutaj wystrzelać. Zaraz, jak ja mam tutaj przejść tędy. No i z tą ścianą błyskawic mi kiepsko wyszło. Postawimy jeszcze raz. No, schodzi mu życie. Schodzi i zginął. Dobra. Zginął. Udało się. Zostawił ostrze. Blade. No, widzicie, ten mój angielski jest świetny, bo wiem, że Blade to jest ostrze na przykład. A wy myśleliście, że ja jestem taki słaby z angielskiego. Dobra, golema bierzemy, nie? Golem musi być, mamy teraz dużo many. Tak jeszcze stwierdziłem, że pójdę chwilowo tutaj. No właśnie, jedna beczka, druga, tak schowane tutaj są pod ścianą. Może coś ciekawego z nich wypadnie, ale nie. Pójdziemy sobie tędy i pozbieramy te wszystkie rzeczy, które zostały zostawione tam w tle. A niech ten psiak tutaj podejdzie. Ciężko się celuje tymi błyskawicami, ale... Chociaż nie, no w sumie celuje się tak samo jak każdym innym pociskiem. O, 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 kapliczka z doświadczeniem. O, zaraz coś tu jest nie tak, o, dobra. Bezproblemowo padają, ale dużo many tutaj leży na glebie, zauważcie. Tu mana na przykład jakaś. Ice Blast. Księga Ice Blast. Czy my coś takiego mieliśmy wyuczone? Chyba jeszcze nie, to będzie pierwsze. Tutaj zostawiliście skrzynkę, zauważcie, także ja ją wezmę. O. Tutaj jakiś demon sobie siedzi w kącie. Pewnie taka toaleta ich tutaj jest, także tam nie będziemy się zbliżać. Kapliczka z doświadczeniem. No fajnie to wykorzystać. Ice Blast. Zostawmy to na razie, bo na razie skupiamy się na doświadczeniu. Już skoro dorwałem taką kapliczkę, to warto tutaj jednak pochodzić. Szybko to wszystko wyzbierać, iść może dalej, żeby jak najwięcej z tego expa skorzystać. O, pierścień poleciał. O, trafię w coś, trafię tam, dobra. Najważniejsze, że tych strzelających lawą udało się załatwić, chociaż my mamy odporność na ogień maksymalną. Łe. Maksymalna odporność na tego psa trafić. Najlepiej jak ci wrogowie podchodzą troszeczkę bliżej, jednak wtedy trafiam ich za pierwszym razem. Pierścionek musimy wziąć, to ostrze, które zostawił nam boss. Zauważcie, boss zostawił 1252 sztuki złota. Dużo, dużo więcej niż tak normalnie wypada. W oficjalnym Diablo 1 bossowie jakoś tam specjalnie więcej kasy raczej nie zostawiali. To nie było zauważalne, a tutaj stanowczo taka kasa z bossa, no, spora jest. Tutaj widzę wrogów. Dobra, przestrzelimy przez beczki. Może tutaj się uda trafić. Trafiłem, zabiłem. Dobra, ładujemy manę. Idziemy dalej. Cztery szkielety jest, są cały czas full. No i ciężko się tu chodzi. Szkoda, że nie ma czegoś takiego, że można jakby na wylot przez te szkielety przechodzić. Bo to nie jest jednak zrobione tak jak w Diablo 2, że jest masa mikropól, po których się możemy tak sprytnie przemieszczać. Tutaj chodzimy po kratkach, perfidnie chodzimy po kratkach, takich kwadracikach. Po takich kwadracikach chodzą także wrogowie, także moi sprzymierzeńcy i po prostu tu jest boss, ale... Ale błyskawice go zmuciły momentalnie. I to właśnie sprawia, że... No, mamy spore blokady. Zobaczcie, tutaj jest receptura. Nasza druga receptura to będzie. To jest receptura dla maga. Pancerz maga. Ale my jak najbardziej też będziemy to raczej mogli założyć. Jeżeli to jest dla maga, to pewnie będzie miało... No jeszcze zobaczymy, co będzie miało, ale jakąś pewnie właściwość właśnie charakterystyczną dla maga, typu może bonus do magii, może bonusy do jakichś zaklęć z drzewka. Też korzystamy z zaklęć takich wyuczonych.
zaraz, będziemy musieli tę książkę jednak przeczytać. Zaklęć wyuczonych, także może taka zbroja typowa dla maga także się przyda dla nas. No zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Zrobimy sobie taki przedmiot. To będzie nasz pierwszy wykraftowany przedmiot taki z receptury. Zaraz ja tutaj przejść nie mogę, może jakaś... Nie, muszą się odsunąć oni. Już mamy pełny plecak. Jeszcze chcę tak tutaj zajść, bo tu jest ślepy zaułek, wiecie? Zajrzymy, co tu właściwie jest. I zaraz się wycofam. Na razie nawet szkieleta nie przywołuję, żeby nam nie blokował tutaj miejsca. Dobra, wiecie co? No, ta kapliczka z doświadczeniem niby ciągle działa, ale musimy się już zająć tym naszym plecakiem. Ice Blast. Uwaga, uczę się tego. Będziemy mieli kolejne zaklęcie zimna. Gdzie to jest? Tu jest właśnie ta... To Circle of Ice. Tu jest Ice Blast, 46 do 75. I jeszcze te jakieś takie rozpryskowe chyba będą, co? Zamraża. Zależy od poziomu zaklęć i od poziomu naszej postaci, nie zależy od magii. 15 many kosztuje. 46, 75. A tutaj mamy... No, lepsze jest. Tylko, że pewnie ten Ice Blast jest obszarówką, co? Zaraz sprawdzimy. Taki wolny. Puf, tak jest, obszarowy. Obszarowy. Naszego golema nie razi. Naszych szkieletów też nie. Fajny, fajny Ice Blast. Ale jakbyśmy trafili na bossa z niewrażliwością na zimno, czyli przeciwnik taki pojedynczy, to jednak wciąż mamy większe obrażenia na niego z Frost Sharda tutaj. Obrażenia 56-77, czyli zostaniemy na razie przy nim. Będę miał przypisany Frost Shard pod skróty klawiaturowe. Ale jakbyśmy spotykali grupy przeciwników odpornych na błyskawice i na ogień, to wtedy możemy sobie taki Ice Blast ustawić i wtedy jak najbardziej jako zaklęcie obszarowe, które razi kilku wrogów naraz, to będzie już lepsze niż taki Frost Shard. Tylko też widzieliście, że Frost Shard jest stanowczo szybszy. Szybko leci, no nie? Pyk. Zobaczcie, błyskawicznie leci. A taki Ice Blast jest bardzo wolny. Więc też ciężko powiedzieć, czy nawet na tym etapie na grupy wrogów nie byłby lepszy taki Frost Shard. Chociaż z drugiej strony możemy pewnie szybko kastować te... Tak jest, one są wolne, ale możemy z taką samą szybkością je kastować jak Frost Shardy. Hmm. Czyli jednak na grupy wrogów byłby na tym etapie lepszy Ice Blast. A na pojedynczych wrogów, takich bossów z niewrażliwością, czy to na ogień, czy na błyskawice, właściwie i na ogień, i na błyskawice będzie lepszy wciąż Frost Shard. No, taka szybka analiza, no nie? Ale w przyszłości, jak przeczytamy więcej książek o Ice Blaście, to stanowczo zamiast Frost Sharda już będziemy korzystać... Znaczy, właściwie będę miał przypisany pod skrót klawiaturowy Ice Blast na pewno. No, to taka właśnie szybciutka analiza, co to właściwie robi, jak to, z czym to się je. Tak na szybko oczywiście, wiecie... Z mojego punktu widzenia, no bo ja tego czaru totalnie nie znałem. Jego nie było w oficjalnym Diablo 1, ponieważ to jest czar związany z zimnem. Dobra, stworzymy sobie tutaj już czwartego szkieleta. Widzę, że się pojawili wrogowie. Mana leci cały czas. Ciężko mi tutaj w nich trafiać, ale pomalutku ich tutaj wykończymy. Mógłbym bliżej do nich podchodzić i bez problemu bym trafiał, tylko ja też jakoś tak strzelam odruchowo szybciej, bo boję się, że jak będę podchodził do nich, żeby ich załatwić z bliska, to przez ten czas mi zabiją jakiegoś szkieleta. Ja tak szybko zaczynam strzelać i tak w nich nie trafiam, czyli de facto wyszłoby na to samo. Czy ja bym ostrzeliwał i nie trafiał, czy przez ten czas do nich podszedł i trafił pewnie. Ale spokojnie, w końcu sobie wyrobię takie odpowiednie nawyki. Ja po prostu nie jestem przyzwyczajony jeszcze za bardzo do tak wielkiego pola widoku. W oficjalnym Diablo 1 ten zasięg widoku był mniejszy, czyli de facto zaczynałem strzelać w tych wrogów, jak byli bliżej. No bo żeby ich zobaczyć, musiałem podejść bliżej, jak właśnie był mniejszy promień widzenia. Tutaj widzę ich w oddali, zaczynam strzelać, oni się przesuną w bok, no nie, i to po prostu w nich nie trafi. O, tutaj będzie grupka czempionów lub boss. Ściany, tak nie bardzo tutaj mogę sprytnie te ściany postawić, chociaż... A postawimy... No właśnie. Jestem źle ustawiony. Jeszcze szkielety mi zginą. Ojdź. Tutaj idzie przeciwnik. Na tyłach. Fanatyk zginął od błyskawic momentalnie.
Szkielety też mi poginęły prawie wszystkie, ale opanowaliśmy tam sytuację. Tu jeszcze się wrócę po skrzynkę, po manę za chwilę. Stwórzmy te szkielety. Niech one jednak będą. Pozbieramy manę. Ale mamy quest z Andariel. Ciekawe, gdzie ta Andariel w ogóle będzie, co? Tego zadania nie było właśnie w oficjalnym Diablo 1. Dobra, tam się wrócimy potem. Ojojoj, no i właśnie nie mogę tutaj przechodzić, już jest dobrze. Tutaj się palą słupy, nie będziemy tam szli, bo po co? Ciekawe, jakby jakiś przedmiot unikatowy był w tym ogniu i trzeba by było w ten ogień wejść, żeby taki przedmiot pozyskać. To pewnie byśmy skorzystali z telekinezy tak sprytnie, żeby go przechwycić i żeby nie stała nam się żadna krzywda. Okej, tutaj jest porządek. Wyzbieram sobie jeszcze kasę zanim... Nie zdążyłem, chciałem powiedzieć, zanim te szkielety mi wejdą w drogę i nie będę mógł przejść. Jeszcze się tutaj wrócę na szybko, nie idziemy po tę skrzynkę, bo tu już mało zostało rzeczy do badania na dole pewnie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dwa szkielety zostały, przywołujemy znowu. Golem się trzyma. Ale wiecie co, ten golem to się trzyma dlatego, bo on się trzyma cały czas z tyłu. Także oni go nie mogą zabić. Widzę sobie tak wolno chodzi gdzieś tam przy tych płotkach drewnianych. No, hełm to musimy wziąć, bo ten rodzaj hełmu to ja mogę akurat o dziwo nosić. No, manę podniesiemy, jedną, drugą. Zaraz wezmę ten hełm, tylko jeszcze tak staram się tutaj wystrzelać troszeczkę tej many w tych wrogów, w beczki, żeby łyknąć sobie jakąś manę dodatkową. I zrobić sobie więcej miejsca w plecaku. Ajdź, musimy 4 sloty uzyskać. Znaczy tak, recepturę czytamy. To na pewno czytamy. Czy bym z niej korzystał, czy nie, to czytamy. Manę uzupełnimy. Z mikstur z leczeniem za bardzo nie korzystamy. I teraz... Chociaż nie, hełm to potrzebował tylko 4 miejsc właśnie. No, zrobiłem 6. No dobra. Niech będzie 6. Tutaj jeszcze przy tych ścianach się właśnie opłaca pomacać, bo jakaś beczka może być schowana. Tu jest schowana. Tu mamy złoto, skrzynkę. No, myślałem, że tu przejścia nie ma, ale jest. Macam przy ścianach w poszukiwaniu beczek cały czas. Psiaki nie umieją sobie otworzyć furtki. Nie są dostatecznie inteligentne, albo nie mają takich przednich łap chwytnych, żeby pociągnąć za jakąś klamkę, albo coś tam sobie odhaczyć. Trudno. Nie wiem dokładnie, co tam jest z tymi psami, ale sobie na pewno bramki i furtki nie potrafią otworzyć. Okej, i tu nam się połączyło na pewno. Ta skrzynka, te skrzynki właściwie, które olałem na początku, teraz je sobie wzięliśmy. Chyba nic ważnego nie ominąłem. Łykniemy miksturkę, mamy ich dużo. Psiaka zastrzelimy, mam nadzieję, tak jest, trafiłem. Tutaj nic nie ma. Co to za kocioł jest? Holy Cauldron. Holy to chyba teleportowało, co? Sprawdzimy, uwaga. Cyk, tak jest, taki phasing jakby, zaklęcie phasing, czyli teleportacja w zasięgu wzroku. Znaczy w zasięgu, wiecie, widoku na planszę tutaj. Jakiś taki niewielki promień teleportacji, no bardzo niebezpieczne zaklęcie. Tak jak już wcześniej mówiłem, może jeżeli nie mamy zaklęcia teleportacji jeszcze, a jest jakaś sytuacja zagrożenia, nie mamy tego zaklęcia warp czy tam coś, to można zaryzykować użyć phasing, żeby nas odsunęło w inne miejsce. Ale jak będziemy mieli pecha, to nas odsunie w jeszcze bardziej problematyczne miejsce. W każdym razie mamy poziom, bierzemy sobie witalność, nasze szkielety będą potężniejsze, ja będę miał lepszą przeżywalność. Chociaż jak do tej pory jeszcze ani razu nie zginąłem, wszystko jest w porządku. Myślę, że z defensywą jest wszystko jak najbardziej okej. Tam ktoś mi z was mówił, że później, właściwie już teraz, zaklęcia nekromanckie wymagają użycia punktów życia, punktów zdrowia, a nie, o to jest zejście, a nie punktów many. W przyszłości te koszty będą jeszcze większe, jak się pojawią nowe skille. Więc to jest na pewno powód, dla którego warto w żywotność nekromantą inwestować. Ale tak jak ja już kiedyś mówiłem, tak z klimatycznego punktu widzenia, to nekromanta mi się jakoś z dużą żywotnością nie kojarzy. Dla mnie to jest taka postać krucha, smukła, blada, schorowana, którą właściwie na nogach na dłuższą metę trzyma siła magiczna, a nie jakaś super żywotność, no nie? Nekromanta, taki, który porozumiewa się z duchami.
i właśnie ma wielkie problemy ze zdrowiem, jakieś takie wrodzone, bardziej nabyte jakieś takie wady fizyczne, no nie, takie jakieś ułomności swoje ma fizyczne. To jest dla mnie nekromanta właśnie. Tak, troszeczkę mi nie pasuje, że trzeba w żywotność mu dawać, no ale okej, twórcy tak sobie wymyślili, pewnie z punktu widzenia balansu pomiędzy postaciami, z punktu widzenia mechaniki, to na pewno to świetnie działa. I musimy to mieć na uwadze, żeby jednak tej żywotności nie zaniedbać tutaj. Zwłaszcza jeżeli są takie problemy z tym mana shieldem, z tarczą energetyczną. Chyba wszystko obadałem, prawda? Niby szedłem tak sobie po krawędzi, ale tak się wbijałem w ten środek co chwilę. Zresztą przy tym zasięgu widoku to ciężko coś tutaj ominąć na środku także. Więc chyba wszędzie byłem, będziemy mogli wbijać się, w następnym odcinku już oczywiście, ale będziemy mogli wbijać się na kolejny poziom jaskiń. Ja jeszcze sobie w tym odcinku zajdę do miasta chyba, co? Sprzedamy to wszystko, właściwie przetworzymy. Przetworzymy, może jeszcze zajdziemy do Adrii, zobaczę. Zejście na kolejny poziom jest tam u góry, ja sobie już tam podejdę. Właśnie tam sobie otworzymy portal. O, tam tata słyszę, gra na pianinie w tle, nie wiem czy słyszycie też. Mogłem drzwi zamknąć tam gdzieś na dole. Ale spokojnie, zaraz skończymy odcinek, te drzwi pozamykam. Bo taka wesoła muzyczka troszeczkę może psuć klimat w Diablo. Nie wiem, czy ją słychać. Może nie, może ta muzyka z gry ją zagłusza. Okej, otworzymy sobie tutaj portal. No, przy zejściu. I idziemy przetwarzać przedmioty. Znaczy, najpierw zidentyfikujemy. Ciekawe, czy można przetworzyć niezidentyfikowane przedmioty. Tak z ciekawości zobaczę, chociaż trochę. Ale spróbujmy. Taki niezidentyfikowany miecz na przykład. Wątpię, żeby coś ciekawego miał, z czego moglibyśmy korzystać, zwłaszcza, że to siły wymaga. O, przetworzyło się. To taka ciekawostka. No oczywiście lepiej zidentyfikować na początku, ale tak przetestowałem sobie. Czy można niezidentyfikowany przedmiot sobie rozłożyć na czynniki pierwsze. No teraz już jak najbardziej sprawdziłem, co tu było. Przetwarzamy. I uwaga, co tu jest? Pałka. Szansa na trafienie, zwiększone obrażenia, odporność na zimno, zręczność, obrażenia. Mamy na pewno lepsze w łapie tutaj, zobaczcie, fajne odporności. Dalej, pierścionek. 15 do magii, odporność na błyskawice 24. Fajny! Fajny, ja byłbym skłonny nawet zamiast tego pierścionka założyć. Teraz tutaj jakichś wielkich pułapek nie ma, beczki niszczę na odległość. Chyba warto zaryzykować. 15 do magii, fajna sprawa. I odporność na błyskawice, zwłaszcza, że my odporność na błyskawice tutaj na pewno wymaksowanej nie mamy, to by fajnie zadziałało. Cyk, 69 odporności na błyskawice. Magia wzrosła, czyli niektóre zaklęcia, które zależą od magii, wzmocnią się. 15 do magii także zapewnia nam większą ilość punktów many, także no magia jak najbardziej mi się przyda bardziej. Super. Wiecie co? Ten pierścionek może sobie przetworzymy nawet, chociaż... Nie, potrzymajmy go jako przedmiot zwiększający magię o 2 punkty na ten drugi slocik. Taki przydatny do czytania jak książek. No może za wielki bonus plus 2 do magii to nie jest. Znaczy tu nie ma do magii, tylko jest 2 do wszystkich atrybutów, czyli także do magii, no nie? Czyli dlatego to sobie jednak będę chwilowo trzymał. No miejsce mamy w skrzynce, więc zbierajmy te przedmioty, które mogą nam magię do czytania książek zwiększać. O, to sobie zabierzemy do skrzyni. Czyli taki pierścionek także, zobaczcie tutaj na zakładkę numer 3. Plus 2 do wszystkich atrybutów, czyli także do magii, zostawimy sobie na ten slot, w razie czego, gdybyśmy właśnie chcieli książkę czytać. To wszystko zostawiamy w skrzyni, składniki nasze. Mikstur mamy dużo, no może do Adrii, nie wiem, zajść jeszcze w tym odcinku? No zajdę tak szybko, co? Zajdę w tym odcinku. Może wiecie co, w następnym odcinku zaczniemy sobie, wiecie od czego? Zaczniemy sobie od próby stworzenia, tutaj w craftingu, tej zbroi, zaraz, właściwie mogli, nie możemy podejrzeć, musimy przy kowadle stać. I czego właściwie ona wymaga do stworzenia, czy mamy wszystkie składniki. Ale jeżeli mamy, to sobie spróbujemy taką zbroję zrobić. Niby dla maga, a może będzie miała jakieś fajne cechy, z których także nekromanta chciałby korzystać. A nawet jakbym nie chciał z tego korzystać, to dla testu spróbujemy sobie zrobić taki nasz pierwszy przedmiot z przepisu. Bo na razie tylko połączyliśmy kamienie nadkruszone w zwykły. A fajnie by było przetestować, jak wygląda tworzenie takiego przedmiotu ekwipunku.
Ice Blast tutaj, 12 tysięcy, zobaczcie, już mamy pierwszy poziom tego Ice Blastu, to byłby drugi poziom. 12 tysięcy, nie wiem, czy wydawać na to. No moglibyśmy kupić, jak tutaj z tą kasą stoimy, no. No kupmy sobie ten Ice Blast, niech będzie, drugi poziom. Musimy pracować nad jakimś silniejszym zaklęciem od zimna. Bo jak najbardziej, bo jak na razie, jeżeli chodzi o obrażenia, no to tylko ten Frost Shard mamy. Więc może jak znajdziemy te Ice Blasty u Adrii, to będziemy to kupować. Dobra. Ja jeszcze może wrócę na szybko przez portal, tam na poziom 11 to był, tak? Żebyśmy następny odcinek zaczęli sobie... Chociaż nie, następny odcinek mieliśmy zacząć od craftingu, tak? No to w takim razie zajdę sobie tutaj na dół. I w następnym odcinku spróbujemy zrobić sobie w crafcie tutaj pancerz czarodzieja. I zobaczymy, jakie on właściwie będzie miał cechy, czy będzie miał jakieś cechy gwarantowane, jakie będzie miał cechy losowe i tak dalej, jakoś to sobie tak bardziej dogłębnie obadamy. A tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.